Tomasz Jarzębowski, on się powolutku podnosił, ale myślę, że mieli w pamięci gracze Kolportera tę sytuację, kiedy Bełchatów miał szansę zdobyć bramkę na 2-0 po zderzeniu Stronka z Bednarkiem, a teraz Wróbel, dobra szybkość, idzie za akcją też Komorowski, Wróbel, ale się zabawił zawodnik Bełchatowa, 3-1, brawa dla Wróbla, no kapitalnie wykończył tę akcję. Piękna akcja, ale muszę się teraz szczerze przyznać, że chciałem się już ugryźć w język, bo powiedziałem, że jeżeli Kolporter nie zmieni swojego sposobu gry, to tu straci jeszcze kilka bramek. Co prawda udało im się strzelić bramkę z rzutu karnego, ale praktycznie teraz popełniałem te same błędy. My widzimy, bardzo ładnie tutaj związał obrońców Dawid Nowak. Inna sprawa, że też nie bardzo kwapili się stoperzy Kolportera z wyjściem szybszym, bo wówczas byłaby szansa złapania na spalonego Wróbla. On po prostu dostał piękne podanie w tempo, pobiegł z piłką, popatrzył, a później pomyślał, no skoro mamy awans w kieszeni, to zrobię coś dla siebie.